następnych kilku odcinkach opowiem Ci o rozmieszczeniu pomieszczeń w wymarzonym domu jednorodzinnym względem siebie. Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. To zasada ważna nie tylko przy zakupie inwestycyjnym. W układance polegającej na rozmieszczeniu pomieszczeń w domu działa identycznie. Na początku musisz wiedzieć, że samo rozmieszczenie pomieszczeń względem siebie nie jest tak ważne, jak lokalizacja tych pomieszczeń względem stron świata. Dla potrzeb tego odcinka omówimy najpierw relacje pomieszczeń względem siebie. W kolejnych odcinkach opowiem Ci, jak powinny być one ustawione względem stron świata, jeśli oczywiście jest taka możliwość, czyli w przypadku idealnym. Garaż w domu jednorodzinnym, indywidualnym. Dlaczego zaczynamy od garażu? Bo to miejsce, od którego wszystko zaczyna się po wjeździe na działkę. Garaż w bryle czy poza bryłą domu? Cały ciąg funkcji w środku zależny jest od tego, czy garaż wbudowany jest w bryłę domu, czy zlokalizowany obok. Zakładamy, że garaż jest wbudowany w bryłę domu. Powinien znajdować się w otoczeniu kotłowni, pomieszczenia gospodarczego i śluzy brudu, o której powiemy za chwilę. Jego związanie z budynkiem może odbywać się różnie, w zależności od wielkości domu. W małym domu będzie w ciągu elewacji głównej z wjazdem od frontu lub przy dużej działce z boku. W dużym domu może być dowiązany przewiązką jako niemal osobna bryła. Zlokalizowany pod kątem w stosunku do głównej elewacji jako rozwarty albo kąt 90 stopni. Bardzo rzadko lokalizuje się go z tyłu domu. Bardzo rzadko w Polsce. W krajach anglosaskich działki często posiadają dwa wjazdy – samochodowy i pieszy. W takim układzie można mieć garaż z wjazdem z tyłu, a front z wejściem pieszym z przodu. Tylko raz zdarzyło nam się w historii biura dysponować działką, która umożliwiłaby takie rozwiązanie. Lokalizacja garażu względem brudnej strefy wejściowej oraz do frontu działki. Główna bryła pod kątem w stosunku do garażu. Garaż prosto względem drogi i wjazdu. Zobacz na przykładzie. A teraz kolejny przykład. Garaż frontem do drogi, bez wejścia bezpośredniego do budynku, ale z możliwością jego doprojektowania w strefie brudnej. Garaż do frontu działki z wejściem do brudnej strefy oraz pokoju gości. Zwróć uwagę na dodatkowe połączenie frontową garderobą dla domowników. Garaż zlokalizowany po prawej stronie całego budynku z wejściem przez strefę brudną do części gościnnej, gospodarczej oraz do domu. Strefa wejściowa indywidualnego domu jednorodzinnego. W skali budynku najczęściej lokalizuje się ją na frontowej elewacji i raczej na jej środku. W mojej ocenie wejście, czyli główne drzwi, a za nim hol główny czy wiatrołap, powinien być związany ze strefą brudną i z garażem tak, aby umożliwić połączenie dwóch stref. Reprezentacyjnej wejściowej dla gości i codziennej brudnej dla mieszkańców. W małych domach można ostatecznie połączyć garaż drzwiami do wiatrołapu. Ma to swój minus, czyli zapach garażu w strefie wejścia. Jakie rozwiązanie jest najkorzystniejsze przy średniej wielkości domu? W naszych projektach proponujemy tzw. śluzę brudu pomiędzy garażem a wejściem do wiatrołapu. Najlepiej jest, by miała ona choćby niewielkie okno, pod którym umieścimy szafki na buty i pufę do siedzenia, a po drugiej stronie miejsce na wieszaki podręczne i wysoką szafę. A teraz przykłady. Strefa wejściowa w budynku ze śluzą brudu, czyli wejściem przez garderobę przy garażu, do strefy wejściowej. A teraz przykład z domu średniej wielkości, 350 m2. Strefa wejściowa w budynku ze śluzą brudu, czyli wejściem przez garderobę przy garażu, do strefy wejściowej. Strefa wejściowa czysta, przeznaczona na schody reprezentacyjne i przeszklenie oraz brudna z niewielką garderobą dla gości. Śluza brudu znajduje się tu w garażu podziemnym, do którego prowadzi długa, ukryta klatka schodowa. Dom bardzo duży, 1000 m2. Strefa wejściowa czysta, z niewielką garderobą gości i wysokim sufitem. Strefa brudna w części przy garażu. Ten przykład mamy z dużego domu o powierzchni 660 m2.
strefa wejściowa z garderobą dostępną od wiatrołapu. Możliwe połączenie z częścią kotłowni i wiaty. Dom malutki, 100 metrów. Strefa wejściowa budynku mieszkalnego z częścią usługową o funkcji czysto komunikacyjnej. Na garderobę przewidzieliśmy tu jedynie szafę w wejściu. Budynek 300 metrów. Dom mały, 250 metrów kwadratowych. Strefa wejściowa z miejscem na szafę. W przypadku tego domu odbiór wielkości strefy wejściowej znacząco poprawia weranda frontowa. Mieszkaniec wjeżdża do garażu, wychodzi z auta, wchodzi do śluzy, rozbiera się z kurtki i butów, zakłada papcie i dopiero wtedy wchodzi do wiatrołapu czy holu wejściowego. Tutaj na myśl przychodzi nam od razu spiżarnia albo brudna kuchnia i kuchnia właściwa. Wielu ludzi chciałoby mieć jak najszybsze, jak najłatwiejsze połączenie garażu ze spiżarnią i kuchnią. Możliwości jest kilka. Najczęściej wybieraną jest opcja przejścia z wiatrołapu przez spiżarnię do kuchni. Jest to zabieg, który całkowicie warunkuje front budynku w przypadku domów do 500 metrów. Klasyczne połączenie stref wejściowych, brudnej z czystą, przez wiatrołap, z kuchnią i garażem. W domu 400 metrów. Na pewno pomyślisz sobie, że daje to aż 4 drzwi w małej przestrzeni wiatrołapu. Przy malutkim metrażu domu jest to zbędne. Odległość z garażu do kuchni i tak nie jest duża. W takiej sytuacji spiżarnia prawdopodobnie jest umowna, czyli maleńka. Niekoniecznie pożądany temat 4 drzwi można również załatwić przesuwnymi meblowymi drzwiami z lewej lub z prawej. Jeśli ciekawi Cię więcej na temat rozmieszczenia pomieszczeń względem siebie w domu, posłuchaj kolejnych odcinków. W następnych kuchnia, salon i jadalnia oraz pralnia, suszarnia i kotłownia. Do zobaczenia w naszym biurze w Rzeszowie.